Drugi projekt, w który jest pani zaangażowana, to My Way, program, który zobaczymy za kilka tygodni bądź miesięcy na antenie TVN. Tam kamery podglądają panią w takiej specyficznej sytuacji, kiedy nauka jazdy się odbywa. No i po pierwsze sobie myślę, czy to nie jest trochę tak, że gdyby pani zaczęła uczyć się jeździć, mając 18 lat, wtedy kiedy już można, to byłoby troszkę łatwiej? Na pewno. Być może ten najłatwiejszy moment przegapiłam, to znaczy najłatwiejszy w tym znaczeniu, że kiedyś pewnie byłabym bardziej odważna, nie czułabym takiej odpowiedzialności. Dzisiaj tę odpowiedzialność bardziej rozumiem. Są osoby, które prowadzą samochód wiele, wiele, wiele lat bez żadnych stłuczek, wypadków. Ja takie trudne sytuacje przeżyłam jako pasażer. Wyszłam z nich cało tylko dlatego, że za kierownicą siedział profesjonalny kierowca, który bardzo dobrze wybrnął z sytuacji. Zostawił jakieś traumy w głowie? Traumy może nie, bo nie dachowałam nigdy. Wpadliśmy tylko do rowu, kiedyś tak prawie staczając się ze skarpy, ale nic się na szczęście nie stało dużego. Natomiast jestem zrośnięta z autem, tylko że jestem zrośnięta z tylnym siedzeniem. Zupełnie nie wyobrażam sobie być w aucie aktywna, to znaczy aktywna, skoncentrowana, skupiona. Nie wyobrażam sobie też bodźców takich rozpraszających, poza tym, żeby czytać dobrze znaki, ale nie wyobrażam sobie, że na przykład miałabym podróżować nie słuchając muzyki, a jak już będę słuchała muzyki, no to ja wiem, że to jest bardzo może dziwne dla kogoś, kto prowadzi wiele lat, ale dla mnie to są nowe doświadczenia, po prostu nowe. Nie wiem, czy udało się już poznać instruktora. Nie. Nie. No to nie będę pytał, czy się bał, zapytam za kilka tygodni. Ale w mediach pojawiły się takie informacje, że cała produkcja wymaga ogromu przygotowań, co jest oczywiście jasne, ale tam padły takie zdania, że pani miała możliwość wyboru koloru samochodu i posiadania prywatnego kucharza. Czy to jest prawda? To jest prawda. Jakby nie chcę dać dlaczego tak wprost, ale być może są jakieś przeciwwskazania żywieniowe, dla którego musi być prywatny kucharz? To znaczy rzeczywiście ja jestem w pewnym sensie trudną osobą, dlatego że ja jestem bardzo specyficzna w tym, co potrzebuję. Wiem dokładnie, co mój organizm potrzebuje, żeby mógł mi służyć. Ja muszę móc na ten czas realizacji takiego dużego programu, muszę móc polegać na sobie. Nie mogę mieć rozstrojonego jelita, nie mogę po prostu mieć jakichś takich rzeczy abstrakcyjnych, dlatego że produkcja jest tak droga, a pracuje tak dużo ludzi na planie, że gdybym jadła przypadkowe rzeczy w każdym kolejnym miejscu, gdzie będziemy się przemieszczać po całej Polsce, to byłoby po prostu ryzykowne. Dlatego mam swojego kucharza, który będzie dbał o to, żebym była po prostu w dobrej kondycji. A jeśli chodzi o kolory i o auto, no ja, proszę Państwa, na dzień dzisiejszy głównie rozpoznaję auta po kolorach. Ja też. I chciałam mieć taki kolor, żeby zapamiętać. Słyszałam, że czerwony. Zgadza się? Tak, to prawda. Będę miała czerwony.